Bo to jest wyjątkowy wieczór, bardzo wyjątkowy. Spotykamy się tutaj dla bardzo wyjątkowej okazji, z okazji drugiego plebiscytu na super sportowca i talent sportowy roku 2015 powiatu sokólskiego. Widzę sporo znajomych twarzy, myślę, że z większością się znam, ale żeby formalności stało się zadość, przedstawię się. Jestem redaktor naczelną Nowin Sokólskich, Martyna Topfin, i poprowadzę dzisiejszą galę. Oczywiście punktem kulminacyjnym tego wieczoru będzie wręczenie nagród, ale przewidujemy wiele innych atrakcji. Mam nadzieję, że interesujących. Zanim to jednak nastąpi, dwa słowa o organizatorze, czyli o Nowinach Sokólskich. Ukazujemy się od ponad półtora roku. Pierwszy numer ukazał się w piękną datę, 26 maja 2014 roku i sprzedał się, no właśnie, ktoś wie? W jakim nakładzie? 100? 1000? 10 000? Jarek wie, oczywiście, tak. No właśnie, to tak na rozruch mamy dla Państwa konkurs. Moje urocze koleżanki zapraszam do siebie, Ewę i Ewelinę. Mają karteczki w koszyczkach i długopisy i bardzo bym Państwa prosiła, one oczywiście rozejdą się za chwilę po sali, i bardzo bym prosiła, żeby Państwo wytypowali ilość sprzedanych egzemplarzy pierwszego numeru Nowin Sokólskich. Sama jestem bardzo ciekawa, co Państwo wpiszą, no bo to będzie świadczyło o tym, czy Państwo nas doceniają, czy nie. Proszę podpisać na jednej stronie liczbę, na drugiej imię, nazwisko. Pod koniec gali wylosujemy szczęśliwca, wskażemy szczęśliwca, który wskaże liczbę najbliższą rzeczywistej, który wygra bardzo fajny upominek ufundowany przez Polskę Press, wydawcę Nowin Sokólskich. Trochę rumowo na sali, ale kontynuujemy. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj dzięki grupie bardzo ambitnych młodych ludzi. Bez nich by nie było tego plebiscytu. Mówię oczywiście o sportowcach. Tych bardzo młodych, tych trochę starszych, ale także ich trenerów, którzy pracują z nimi na co dzień. Serdecznie witam wszystkich gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Witam pana Józefa Bochenko, który występuje dzisiaj w podwójnej roli. Nie tylko jako trener naszych znakomitych szachistów, ale jako przedstawiciel posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Mieczysława Baszko. Pan poseł miał być, ale w ostatnim momencie, niestety, wczoraj z tym rozmawiałam, odmówił, dlatego że dzisiaj jest głosowanie, wszyscy wiemy, parlament pracuje, pan poseł jest niezbędny do przeprowadzenia ustawy, więc niestety bardzo żałuję, ale nie może dziś być. Witam przedstawicieli samorządów, które ufundowały nagrody dla uczestników naszego plebiscytu. Panią Alicję Rysiejko, członka zarządu powiatu sokólskiego. Oraz pana Adama Kowalczuka, zastępcę burmistrza Sokółki. Dzisiejsza gala nie mogłaby się odbyć bez hojnych sponsorów, dzięki którym mamy taką piękną oprawę tej uroczystości. Firma Metalfa. Firma Eskimos w Sokółce. Bank Spółdzielczy w Sokółce. Firma KBK w Sokółce. Witam właściciela pana Mariusza w Sokółce. Firma Geoinvest w Sokółce. Witam pana Łukasza Mieszkowskiego. Serdecznie witam pana Pawła Żuka, asystenta marszałka Wójta Podlaskiego, pana Józefa Wolosińskiego, który honorowym patronatem objął drugi plebiscyt na super sportowca i talent sportowy 2015 roku powiatu sokólskiego. Serdecznie witam kolegę po fachu, Szymona Brzeźniewskiego z telewizji Sokółka, naszego patrona medialnego. Dzięki telewizji Sokółka naszą galę mogą oglądać na żywo widzowie telewizji kablowej, Idealon oraz Sulikanet, a także internauci na portalu sokolka.tv. Szczególnie ciepło witam Jarosława Jabłońskiego, redaktora naczelnego Gazety Współczesnej i Studzienia Parlamentu. Rok temu był w tym miejscu, gdzie teraz jestem ja, i prowadził dla Państwa pierwszą galę podsumowującą pierwszy plebiscyt na super sportowca i talent sportowy.
Bardzo cieszę się, Jarku, że jesteś dzisiaj z nami i znalazłeś czas, żeby pojawić się dzisiaj w Sokółce. Zawsze. Czuj się jak u siebie. Oraz witam wszystkich obecnych na sali. Przypomnę, że organizatorem dzisiejszej gali są Nowiny Sokółskie. Ale żeby nie było tylko występ innego aktora w niezgodnej osobie, to pozwolę sobie przed wręczeniem nagród zaprosić na scenę pana Józefa Bochenko, przedstawiciela posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Panie Józefie, bardzo proszę o zabranie głosu. Panie redaktor, już mnie przedstawiła. Dobry wieczór Państwu. Jestem dzisiaj faktycznie w podwójnej roli. Na co dzień jestem prezesem Akademii Sportu Umysłowych w Sokółce, trenerem szachowym i z racji obowiązków, jakie ma poseł Mieczysław Kazimierz Baszcz po Warszawie, wręczył się mną, żebym wręczył listy gratulacyjne, które gorącą pocztą przed chwilą dyplomatyczną dotarły do Sokółki. Tak jest. Tak jest. Jeszcze będziemy miał okazję zabrać głos. Dziękujemy. Proszę o zabranie, bardzo dziękuję Pani za proszę usiąść. Proszę o zabranie głosu Panią Alicję Rysiejką, członka zarządu Rady Sokółskiego. Proszę, możemy stanąć, proszę wejść. Szanowni Państwo, Pan Piotr Ryśko, starosta Sokółski, bardzo Państwa pozdrawia. Niestety z przyczyn od niego niezależnych nie może uczestniczyć w dzisiejszej gali. Chciałam w imieniu swoim pana starosty złożyć wszystkim nominowanym tutaj do tytułu gratulacje. Osiągnęliście Państwo sukces, ale ja myślę, że za tym sukcesem stoi wiele lat ciężkiej pracy. Pracy waszej, waszych trenerów, myślę, że też rodziców. Gratuluję sukcesów, gratuluję wytrwałości, zdolności, pasji. Życzę dalszych sukcesów i chcę powiedzieć, że dla powiatu sokółskiego jesteście dumą, ale też zarząd powiatu czuje sport. Wiele razy wspieraliśmy, wspieramy i dalej będziemy wspierać sportowców. Gratuluję i życzę tutaj miłego pobytu. Bardzo dziękuję. Teraz proszę o zabranie głosu pana Adama Kowalczuka, zastępcę burmistrza Sokółki. Proszę tutaj, zapraszam. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Na wstępie chcę pogratulować pani redaktor, całej redakcji Nowin Sokółskich za pogratulować organizacji tej gali, ważnego momentu w życiu sportowców. Proszę Państwa, w imieniu pani burmistrz Ewy Kulikowskiej serdecznie Państwa pozdrawiam i gratuluję. Gratuluję nominowanym, gratuluję laureatom. Ciężką pracą zasługujecie na to, żeby dzisiaj Wam podziękować za te wysiłki. Młodym sportowcom gratuluję tego, że macie wokół siebie dobrych ludzi, trenerów, sponsorów, ludzi, którzy kochają sport, którzy są z Wami, którzy są po to, żeby Was wspierać i pomagać. Gratuluję rodzicom młodych sportowców, pociech, które realizują swoje pasje, a tym samym dają takie chwile dumy i radości. Także czujcie się Państwo rzeczywiście, macie prawo do tego, żeby czuć się dumnymi, żeby się radować tym właśnie, tym, że macie tak wspaniałe dzieci. Szanowni Państwo, życzę dobrej zabawy, wszystkiego dobrego na ten wieczór. Chyba zrobiłam pierwszą gafę. Tak, nie zaprosiłam na scenę pana Pawła Żuka. Bardzo proszę, Paweł, w imieniu marszałka Wojsa Podlaskiego. Kilka słów zapraszam od pana marszałka. Żadna gafa. Tak trochę nie po kolei. Wieczór państwo. Pozwolicie państwo, że w pierwszej kolejności przeczytam list skierowany od marszałka województwo-podlaskiego pana Jerzego Leszczyńskiego. Szanowna Pani Redaktor, drodzy Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą galę rozstrzygnięcia plebiscytu Super Sportowiec i Talent Sportowy roku 2015 powiatu sokółskiego.
Ze względu na wcześniejsze zobowiązanie i związane z tym obowiązki służbowe, nie mogę osobiście wziąć w niej udziału. Cieszę się, mogąc tą drogą przekazać gratulacje organizatorom tej pięknej uroczystości, a także wszystkim, którzy są zaangażowani w jej wspaniałą prawę. Z całego serca popieram inicjatywy związane z popularyzowaniem oraz promowaniem sportu w naszym regionie. Jestem bardzo dumny z faktu, iż w powiecie sokólskim tego typu imprezy na dobre zapisały się w kalendarzu. Już mamy drugą. Tak. Mamy nadzieję, że nie ostatnią. Uważam, że każda dyscyplina sportowa kształtuje charakter człowieka oraz rozwija jego zdolności fizyczne i umysłowe. Dzisiejsza uroczystość jest okazją do promocji osiągnięć sportowców oraz talentów sportowych pochodzących z regionu Sokolszczyzny. Imprezy tego typu niewątpliwie sprzyjają upowszechnianiu i zaszczepianiu wśród mieszkańców regionu zapału do aktywnego spędzania czasu wolnego. Drodzy sportowcy, proszę przyjąć moje życzenia dalszych owocnych sukcesów. Niech wasz cenny czas, zapał i energia przeznaczana na rozwijanie swoich sportowych pasji w przyszłości zaowocuje wysokimi osiągnięciami zarówno na arenie ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej. Drodzy Państwo, teraz pozwolę od siebie tylko dodać parę zdań. Bardzo się cieszę też, widzę też Pana Jarka, bo jeszcze niedawno tak samo cieszyliśmy się, że z Sokolszczyzny też mieliśmy jednego sportowca, który był nominowany do Gazety Współczesnej. Nie udało mi się dojść do finału, ale niemniej to jest też duży zaszczyt. Wszystkim sportowcom życzę wytrwałości. Życzę Wam też i proszę o to, żebyście się też jeszcze bardziej interesowali swoimi treningami, żebyście nie przychodzili tylko na trening jak tak zwane maszyny, tak? Czyli robili swoje, zabierali swoje rzeczy i odchodzili do domu. Musicie zacząć się interesować swoim treningiem, to co robicie na treningu, to jakie suplementy już zażywacie, bo w waszym wieku też już pewnie niektóre suplementy do diety też wchodzą, bo w przyszłości tak samo wy też będziecie może trenerami, może będziecie wychowankami i będziecie mieli większą wiedzę, zarówno która się przyda wam, jak i waszym podopiecznym, a wszystkim zaangażowanym w sport proszę, żebyście za wszelką cenę starali się uaktywniać dzieci, młodzież, jak najwięcej poświęcać czasu, bo tak naprawdę sport przede wszystkim łączy. Tylko, że sport zdrowy. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Chciałam tak dwa słowa na ten temat, jak to się w ogóle stało, żeśmy się tutaj spotkali. Oczywiście, tak jak wspomniałam, rok temu była pierwsza historyczna gala. Wtedy była robiona absolutnie na wariata. Mieliśmy bardzo mało czasu, byliśmy bardzo krótko na rynku. Wszystko potoczyło się po prostu absolutnie jakimś lotem błyskawicy, ale udało się. I przeszło to gdzieś tam nasze najśmielsze oczekiwania. Dlatego też bez wahania postanowiliśmy to kontynuować i iść tą ścieżką, którą wytyczył jeszcze ówczesny nasz redaktor naczelny Jarosław Jabłoński. Wspomniany już tutaj. W tym roku mieliśmy bardzo dużo czasu, więc już od wczesnej jesieni żeśmy zaczęli przygotowania, tak naprawdę kiedy jeszcze na drzewach były liście, mimo że mamy teraz środek zimy. Właśnie dzięki temu udało nam się zorganizować tak piękną galę, mam nadzieję, że Państwo też to potwierdzą. Bardzo starannie. Bardzo się do tego przykładając, z pomocą czytelników, którzy mogli wskazywać swoich kandydatów do sportowca, do supersportowca, do talentu sportowego, wybraliśmy w sumie 19 nazwisk. I to oni przez ostatnie tygodnie walczyli o głosy. Walczyli o głosy czytelników. To było też szaleństwo, ponieważ przez te wszystkie tygodnie do nas głosy spływały, ale ostatni tydzień to był po prostu absolutny hardcore, że tak powiem, pomodzieżowało. Dlatego, że wszystko się tak naprawdę rozegrało w ostatnich dwóch dniach plebiscytu. W środę o godzinie 16, kiedy zamykaliśmy redakcję na klucz i zaczynaliśmy liczyć głosy, wysypaliśmy wszystko na biurka i zaczęliśmy liczyć głosy, były jeszcze osoby, które chciały prosić głosy. Ale regulamin jest regulaminem. Trzeba po prostu pewne rzeczy przestrzegać. Co więcej, nawet dzisiaj były osoby, które przyniosły do nas kupony.
No niestety nie możemy jej uznać, ale bardzo dziękujemy czytelnikom, że się tak zaangażowali w nasz plebiscyt. Czekamy za rok. No właśnie. Ile było tych kuponów? Dużo. Tak. Znowu mam dla Państwa konkurs. A Państwo też pewnie nie wiem, przeczuwają, może jakieś przecieki? Ktoś ma coś? Nie? Nic? To bardzo dobrze. To znaczy, że redakcja pracuje bardzo dobrze i solidnie, bo nie ma przecieków. W każdym razie bardzo proszę znowu swoje koleżanki Ewę i Eweliny o roznoszenie karteczek. Kolejny konkurs, gdzie do wybrania będzie kolejna nagroda. Te karteczki proszę, te karteczki proszę. Nie. Te karteczki proszę oddać, a wziąć nowe. Pytanie jest następujące. Ile kuponów nasi czytelnicy dostarczyli na drugi plebiscyt na supersportowca i talent sportowy roku 2015 powiatu sokólskiego? Wygrał ten, kto poda najbliższą wynikowi liczbę. Oczywiście wskażemy ją na końcu gali. Wtedy też oczywiście ta osoba, która poda prawidłowy albo najbardziej prawidłowy wynik, wygra gadżet ufundowany przez Polski Press, wydawcę nowin sokólskich. A już za chwilę, tak całkiem dużymi krokami, zbliżamy się do tego, żeby poznać nazwiska naszych zwycięzców. A przyznać trzeba, że walka była bardzo zacięta, jak to w sporcie, emocjonująca do samego końca. Po pierwszych kuponach na prowadzenie w kategorii supersportowca wysunął się nasz znakomity kolarz, Piotr Kiprza. Miał niemal dwukrotną przewagę nad bilardzistą Jackiem Jarną. Po kolejnym tygodniu głosowania znów utrzymał się na pozycji lidera. Proszę sobie wyobrazić. Bilardzista jednak skutecznie zmniejszał dystans do kolarza. Niesamowite. Czy w ostatnim tygodniu głosowania utrzymał swoją pozycję? My to już wiemy. A Państwo jeszcze muszą chwilkę poczekać. W talencie sportowym pozycje druga i trzecia wymieniały się kwalifikacją. Od samego początku silną pozycję grała Julia Pasz, nasz zdolny młody jeździec. Ale w ostatnim tygodniu on czuło się zmienia. Czy Julia zdołała ustalić pozycję lidera? To się okaże. A czy ktoś z Państwa ma jakieś przeczucie? Coś? Z kolejny krok u swojej drogi koleżanki. Kolejny konkurs dla Państwa. Proszę wskazać, na karteczkach oczywiście, proszę, żebyście rozdały karteczki, nazwiska zwycięzców w kategorii supersportowiec i w kategorii Paweł, i w kategorii talent sportowy. Kto wskaże właściwie, wygra. Nie czekając, aż moje koleżanki to zrobią, przechodzimy do kolejnych rozstrzygnięć. Najpierw kategoria talent roku. O wręczenie statuetek i nam bardzo proszę pana Józefa Bochenko oraz pana Adama Kowalczuka, zastępcy burmistrza Sokoła. Może ja tutaj zapiszę pana. Musimy jeszcze chwilkę poczekać, bo nasze urocze koleżanki zbierają jeszcze karteczki. Ale panowie przygotowani? Przygotowani. Tak. Najprzyjemniej? Tak, tak jest. No to bardzo przyjemna część. Chwileczkę.
potrzebę tego. Dobrze, proszę Państwa. W talencie sportowym miejsce 10 zajęła Karolina. Ale teraz nie wiadomo, która. My mamy 2 w tej kategorii. Wicemistrzyni Europy. Reprezentantka kadry narodowej w taekwondo. Karolina Budzik. Naszego plebiscytu zdobyła wicemistrzyni świata Federacji WSF w kumite indywidualnym juniorek Karolina Klepacka. Jest skoro Karolina na sali? Nie ma? Nikogo nie ma od Karoliny? No cóż, prześla mi pocztą. Miejsce 7 w naszym plebiscycie należy do finalistki Mistrzostw Polski w szachach błyskawicznych, Martyny Ziziuk. Zapraszam. Miejsce 6 w naszym plebiscycie zajęła Agnieszka Ancypa, siedmiokrotna medalistka na Ogólnopolskich Zawodach Pływackich. Miejsce 5. Miejsce 5 należy do jednego z czołowych szachistów naszego województwa podlaskiego, Norberta Kopcia. Zapraszamy na scenę. Teraz mamy miejsce 4. Wiadomo, najbardziej pechowe dla sportowca, prawda? Poza podium. Zdobywa je reprezentant kadry narodowej juniorów w piłce ręcznej, Paweł Kowalczyk. Zapraszam.
przed nami finałowa trójka. Emocje rosną. Zbyt wiele nie zdradzę, powiem tylko, że podium w tej kategorii zdominowała płeć piękna. Wcale nie taka słaba. Miejsce trzecie w plebiscycie na talent sportowy roku 2015 Beaty Sokulskiego zajęła reprezentantka Polski w boksie. Brązowa medalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Uczestniczka młodzieżowych mistrzostw Europy i świata. Nasza bardzo zdolna pięściarka Róża Asanowicz. Zapraszam. Sporo nagród do odebrania, rąk brakuje. Gratulujemy. Czas na miejsce drugie. Drugie miejsce na naszym podium w kategorii Talent Rok Sportowy Roku zdobyła czterokrotna mistrzyni Podlasia na czterech dystansach. Pięciokrotna medalistka na ogólnopolskich zawodach pływackich. Gabriela Czarnowicz. Zapraszam. Bardzo gratuluję. Sukces życzę. Dziękuję jak najdalej. No i mamy miejsce pierwsze, najbardziej pożądane. Proszę Państwa, talentem sportowym roku 2015 Powiatu Sokulskiego została mistrzyni finału Ligi Podlasia w skokach przez przeszkody w klasie LL. Mistrzyni Podlasia w sportowych rajdach konnych w klasie P. 12-letnia zawodniczka klubu jeździeckiego KJ Bitgieniusza. Julia Paszko, zapraszam mistrzynię. Dobrze, i tak, drodzy Państwo, rozstrzygnęliśmy talent sportowy. Julka, może powiesz nam coś do mikrofonu? Kilka słów? Proszę, połóż. Jest okazja, nie na swoim rodzaju. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które oddały na mnie głosy i rodzinie, która wierzyła we mnie, że osiągnę tyle. Dobrze. Dziękuję, Julka, gratulujemy. Panu burmistrzowi bardzo dziękujemy. Pana Józefa zatrzymam jeszcze tutaj u siebie. Wszystkim laureatom gratulujemy. A przed nami kolejne nagrody, tym razem w kategorii supersportowiec. Czyli tej głównej kategorii. O wręczenie nagród w tej kategorii poproszę panią Alicję Rysiejko, członka zarządu Powiatu Sokulskiego. Proszę Państwa, w tej kategorii mieliśmy do tytułu 8 pretendentów, ale po kolei. Miejsce 8 zajął pochodzący z Dąbrowy Białostockiej piłkarz Zagłębia Sosnowiec, Łukasz Sołowiej. Nie ma? Nie ma pana Łukasza? Dobrze, przekażemy w takim razie wysiadł pocztą. Proszę. Tak. Pani Państwo, wyżą to może.
To będzie dla pana Łukasza, do przesłania. Mam nadzieję, że ułożę niezmiennie. Miejsce siódme, proszę państwa, przypadło człowiekowi, którego nie trzeba reklamować. Zawodowemu bokserowi. Maciejowi Miszkiniowi. Gratuluję. Pana Macieja też nie ma. Był ostatnio w Sokółce, ale znacznie musiał wrócić. Róża nie będzie ta sama, już nie będziemy przekładać tej róży, tak. Nie jest oznakowana, więc może być dla każdego. Tak. Miejsce szóste w plebiscycie na supersportowca Wojtka Sokółskiego zajął wicemistrz Polski w bilardzie Konrad Piekarski. Zapraszam. Pana kolega śmiała. Nasze róże usknął. Ale trudno. Jakoś, no, jakoś tak, tak, pani Alicja jest bezrobotna. Tak jest. Jest wiceprezes, może odebrać. Może odebrać, wiceprezes, proszę pani. Na czas. Pan Marcin Białobłocki. Zapraszam. Też nie ma? Coś super sportowcy nie wypisali. No, już. Panie, takie panie, co zostaje z różą, tak, tak, oczywiście. Tak jest, ale pani piękna kobieta z piękną różą się dobrze prezentuje. Tak. Podjąć raz bliżej. Drodzy państwo, tak, jeździ rower. O podium na supersportowca otarł się człowiek z Dąbrowy Białostockiej. Wczypiornista. Czołowy strzelec z drugiej linii. Mateusz Jurgilewicz. Zapraszam. Czyli największe emocje, bo to się rzeczywiście walka rozstrzygnie. Trzecie miejsce w plebiscycie na supersportowca roku 2015 powiatu sokółskiego zdobył mistrz Podlasia amatorów w odmianie 8 bil, wicemistrz Polski Old Boys w parach. Jacek Jarno, zapraszam. Kategorii supersportowiec. Pan dostał pierwszy. Rozumiem, przecieków nie było. Przez całe tygodnie był naszym liderem, naszego plebiscytu. Jego los się odwrócił ostatniego dnia głosowania. W środę o godzinie 16. Piotr Kirpsza. Zapraszam.
Gratulujemy. No, proszę Państwa, czas na miejsce pierwsze. Mówi się o nim, że ma predyspozycję do tego, aby pójść w ślady Andrzeja Gołoty. Miniony rok był dla niego wyjątkowo udany. Sięgnął po Mistrzostwo Polski seniorów w wadze królewskiej. Krzyżował rękawice na arenach krajowych i zagranicznych. Ma realną szansę na występ na olimpiadzie w Rio. Supersportowcem roku 2015 powiatu sokolskiego został Paweł Wierzbicki. Gratulujemy. Wiemy, że Paweł jest dzisiaj z nami. Tak, zapraszamy mamę po obiad. Przygotowuje się do walki, którą jutro stoczy w Szczecinie. Trzymamy za niego kciuki. Bardzo gratuluję. Takiego zdolnego syna. Proszę bardzo. Szkoda, że to się z nami. W imieniu Pawła chciałam podziękować wszystkim, którzy głosowali na niego sponsorem. No i wszystkim tym, dzięki którym osiągnął sukces. Dziękuję. Nagrody wręczone, ale to w zasadzie dopiero początek. Bo chociaż moglibyśmy obtrąbić już zakończenie balu, to dopiero początek naszej imprezy. Oczywiście konkursy, karteczki policzone. Paweł, nasze kolonki są tak zaaprobowane, policzone karteczki. Nie odebrały karteczek? Źle pracują, muszę je pisać na gany. Dobrze. Ja bardzo proszę o odebranie karteczek. Jak Państwo myślą, dać na gany? Nie? Pani dziękuję. Ale już tu wziął. No już potrójnie teraz. No tak, ale pan konkursy nam zostają. Ale wyniki zostają. Ale też może wygrać. Dobrze, nasze dziewczyny jeszcze liczą? Proszę Państwa. To nie koniec. Nagród są. Wzorem poprzedniego roku, gdzie przyznaliśmy nagrodę dla trenera roku, postanowiliśmy taki tytuł też przyznać w tym roku. Chcemy, żeby to była dzisiejsza tradycja, bo sportowcy z sportowcami, ale wiadomo, że to jest bardzo ciężko trenerzy na co dzień. Bardzo dziękuję wszystkim trenerom za ciężką pracę, które wkładają w to, żeby ludzie stąd, z naszego powiatu osiągali tak świetne wyniki w sporcie. Wiem, że wszystkim wam się należą nagrody, ale nie mam aż tylu. Mamy tylko jedną, ale za to całkiem zdujną. Weekend dla dwóch osób w najlepszym hotelu na Mazurach. W hotelu nad Pisą w Piszu. W pokoju w standardzie deluxe, nie byle jakim. Ktoś, kto ciężko pracował przez cały rok, będzie miał okazję wypocząć. Tytuł trenera roku 2015 otrzymuje trener sztuk walki taekwondo Tomasz Myszkowicz. Zapraszam na scenę. Panie Tomaszu, dopiero mamy się okazję poznać, ale gratuluję serdecznie. Mam nadzieję, że jeszcze. Mam nadzieję, że pan odpocznie. Pan już się spodziewał. Oczywiście voucher. Będzie pan miał okazję. Dziękuję bardzo. Jak mi się nie wczuło? Ojej, żony by prosił, ale... A to właśnie żona, tak. Proszę, do wyjazdu. Dziękuję bardzo. Muszę kilka słów. Kilka słów? Bardzo proszę, bo ja to trzymam. Tę nagrodę odbieram jako nagrodę dla całego
społeczeństwa sztuku walki w Dąbrowie Białostockiej, zawodników, trenerów, jak również działaczy, rodziców. I im serdecznie chciałbym podziękować za to, że są, za to, że pracują i mają energię do pracy. I oby tak dalej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dobrze. To poproszę Cię, Ewa. Zdaje się, że nasze urocze koleżanki pojęły już karteczki. Mogę? No pięknie. Była ta osoba bardzo blisko podania wyniku ilości sprzedanych gazet pierwszego numeru na Nowinsów Polskich. Ile się sprzedało? Jak Państwo typują? Ktoś strzeli jakąś liczbę? Nikt. Podaję. 1030 egzemplarzy. Pierwszego numeru. Mało? Nie, 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 drodzy Państwo. Bardzo szybko ten wynik potroiliśmy. Bardzo szybko. I jesteśmy jednym, w zasadzie chyba najlepszym, nie wiem, czy Jarosław mnie nie poprawi, najlepiej sprzedającym się tygodnikiem powiatowym w Polsce. Mamy świetne wyniki. Sprzedajemy 3 razy tyle dzisiaj egzemplarzy, co jeszcze, co ten pierwszy numer. Więc mamy powody do dumy, nie mamy czego się wstydzić. A najbliżej tej liczby była, tak, Martyna Ziziuk. 1148. Zapraszamy Martyna. Thank you.
cóż, dziękuję serdecznie. Kasy to to trochę kosztowało. No ale co się nie robi dla ukochanej wnuczki, prawda? Tak jest. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Na dzisiaj kończymy już to nagradzanie. Dużo tego było. Tak, teraz musimy zrobić jedno piękne albo dziesiątki pięknych zdjęć grupowych. Nasz fotoreporter się upominał o zdjęcie, więc bardzo poproszę wszystkich laureatów. Tak. Ze dyplomami. Z dyplomami, żeby tutaj. Tutaj zapraszam przed sceną. Zapraszam, zapraszam, śmielej. Zapraszam serdecznie wszystkich panów. Coś strasznie na się sportowcy nie śmiali. Firmie Geo Uniwersytet Warszawski.
plebiscyt za obrotu marszałek województwa podlaskiego, pan Jerzy Leszczyński. Podmiot medialny sprawował portal Sokółka TV. A organizatorem plebiscytu i gali sportu jest tygodnik Janiny Sokolskiej. Tak, wszystkim pewnie jest już gorąco. Proszę Państwa, to jest dopiero połowa naszego wieczoru. Teraz zapraszam na poczęstunek, na przepłukanie gardła. A po tej przerwie jeszcze coś dla ducha. Występ artystyczny, więc proszę nie uciekać. Zapraszam Was.